Moi kochani, dzisiaj jest ten dzień, w którym JJ-ka oficjalnie dołącza do Squad Busters, do mojego tiu, a tak naprawdę potrzebujemy trzeciej osoby do rozgrywek nocnym, razem z Łukaszem. Wiecie, ile musiałem się naprosić JJ-ki, żeby ona tutaj przyszła i z nami zagrała i się chciała nauczyć grać w tą wspaniałą grę? Ale dla widzów wszystko. No właśnie, więc jeżeli też to doceniacie, łapka w górę, a dzisiaj JJ-ka zrozumie, co to znaczy Squad Busters, tak? Ja cię po prostu rozwalę w tą grę. Justyna, po pierwsze, Squad Busters to jest gra, która... Drużynowa. Drużynowa, znaczy nie, ty tworzysz swoją sama drużynę i grasz przeciwko innym drużynom. A postacie, które masz w drużynie, to są postacie ze wszystkich gier Supercella. High Die, Clash Royale, Boom Beach i Clash of Clans? Chyba tak! Okej, okay, to grałam w dwie z tych. Clash Royale i w BS-a. Tak. Więc postacie... Niektóre znasz. Coś nie coś potrafię. Coś nie coś potrafisz. No to lecimy. Oto zaczynamy. Na początku od nazwy. User 1. 11. User 1. Żartowałam. Oczywiście JJK. Przecież G nawet. Tak jest, nawet się da. No bo to jest druga gra od Supercella, która ma polski język. O proszę. No to gramy! Teraz wyświetliła się plansza z listą zadymiarzy, które będą występowały podczas rozgrywki. Za każdym razem, jak zaczynasz grę, losuje innych zadymiarzy. Ty, no niestety, masz dostępnych na początku tylko trzech, Barbarzyńce, Grega i El Primo, więc tylko te postacie będą ci wypadały ze skrzyni. Dawaj, graj! Teraz ci się wylosuje tryb, mapa, Dolina Pogromcy oraz Pinaty, zarąbiście! Piniaty są fajne, ponieważ z piniat leci dużo cukierków. O proszę. Oraz monet. Twoim zadaniem jest zbieranie monet. Lecimy. Klikaj, klikaj w ekran. Klikaj w ekran. Okej, okay, weź Grega na początku. Ma początku Greg, u góry postać. Grega. I podchodź od razu do drzewa, do drzewa lecisz. To nie, to jest pinata. Tu masz drzewo, złote czekaj, drzewo. Czekaj, dobra. Przycisk turbo przytrzymaj. I tak, jak przytrzymujesz przycisk turbo, postać szybciej bije. No i to zbierasz wszystko, okej. Okay. Idę tu. Tak, w prawym górnym rogu teraz ci się wyświetlają monety, widzisz? Tak, mam 8. Masz 8, dawaj, trzymaj. Zostaw. Stań przy drzewie i stój, aż go zetnie. Nie ruszać się? Tak, i się nie ruszaj. Dobra, teraz lecisz do skrzynki. Lewo góra na przykład. Dawaj. Przyspiesz, dobra, jest git. Dobra, jestem. No i bierz kolejnego Grega. I lecisz zaraz na dół do skrzynki. Co? Jest nas dwóch? Tak, tworzysz drużynę. Teraz lecisz na dół do skrzynki i weźmiesz jeszcze jednego Grega i zrobi ci się fuzja. O to mi chodziło. Bierz Grega, widzisz? Miałeś dwie główki i trzecia się pojawiła. Wow, ale jestem wielka. I on teraz będzie bił na hita drzewo. Podejdź do jakiegoś drzewa teraz. Czekaj, tylko muszę piniatę. Dobra, weź sobie tą piniatę, bo ty nie mogłeś wytrzymać tą piniatą, nie? Idę do podejdź drzewa. Do drzewa i zobacz teraz na ile ścina. Bum! Wow, dobra, na dwa hity, okej. Okay. No i dobra, lecisz teraz do skrzynki. Zawsze jak masz monety, to od razu leć do skrzyni. Lecisz do skrzyni. Go, skrzynia, bo ktoś podleci. I cię pokona. Barbarzyńca. Grega już nie bierz, bo już masz jednego Grega, więc nie potrzeba. Do kolejnej skrzyni leć. Kurde, te piniaty mnie przyciągają. Do kolejnej skrzyni, masz strzałeczkę. Tu, przycisk turbo, Justyna. Dobrze. Kolejny barbarzyńca. I lecisz dalej, do górnej teraz skrzyni. Czekaj, tragedia. Tragedia, mostem. Tak, do góry. Przycisk turbo, pięknie. I barbarzyńca. I masz fuzję. Za każdym razem, kiedy robisz fuzję, teraz możesz już liczyć piniaty, bo masz dwóch zawodników na fuzji. Szybko pójdź, zobacz, pęka okay. Od razu. Bomba. Na dwa hity schodzi. Kozacko. Za każdym razem, jak dobierasz postać do drużyny, na przykład El Primo, teraz koszt skrzynek wzrósł ci na 10 golda, widzisz? O proszę. Ale jak zrobisz fuzję, to spada o 5 golda, więc warto pikować te same karty, żeby robić ewolucję, wtedy masz tańsze skrzynki. Weź skrzynkę kolejną, bo masz za mało osób w drużynie, bo jak ktoś będzie miał więcej osób w drużynie, to ci podjedzie. El Primo kolejny. Okej, okay. I teraz już skrzynka będzie kosztowała 15. Zobacz. Gdzie są skrzynki? Po prawej masz skrzynkę. Dobra, widzę. Widzisz, kosztuje 15. Weź teraz, otwórz skrzynię. Okej. Okay. El Primo, klikaj. Czekaj. Nie ma na to czekać, to trzeba od razu klikać, Justyna, bo to przez to stracisz czas i ktoś cię podjedzie, jak wybierasz zawodnika. Dobra, ale gdzie są te skrzynki? No kolejna, już masz zadyszkę, widzisz? O, 5 spadło, to jest chłop. Czemu musiałaś Grega? Leć za nim. Czekaj. Leć za tym czerwonym. A, jak? No goń go po prostu. No, dawaj. Lecisz, no i jak, kurczę, jak ci to wytłumaczyć? Kiedyś jesteś koło chłopa, zatrzymaj się i twoje jednostki będą go atakowały. Go, poprawiony jest. Ten czerwony. Arin, no. I trzymaj. Atak, dobrze, porobiony. Kolejny. Przytrzymaj, atak po prostu. Atak, jest. I ostatni, Dynamite upada, załatwiłaś go. I jak kogoś powalisz, to możesz za darmo skrzynię otworzyć. Otwieraj skrzynkę. To jest bardzo stresująca gierka. Dawaj, nie stój w miejscu, co ty robisz?
No nie chce się otworzyć. Bo dopiero się pojawiła, po co ci drugi Greg, jak już masz jednego na fuzji? Aha. Nie potrzebujesz więcej Gregów. O, kolejna skrzynka. No nie masz golda, pinaty bij. Aha, ty musisz cały czas farmisz. Rozwalasz pinaty, rozwalasz drzewa, zabijasz moby i z tego wszystkiego wypada ci klejnoty i gold. No tu przytrzymaj, golema pokonaj, bo golema. Leje go przecież. Lej, trzymaj atak. Przyspieszony? Dobra, okej. Pierwszy mecz za nami. Wygrałam? Zaraz zobaczymy. Tak! Remis miałaś z chłopem. Mówiłam, że będę w to dobra. No, gramy na boty chyba na początku. Ale niech będzie! Super, pierwsze miejsce, otwieraj skrzynkę. A co mi wyletuje ze skrzynek? No to otwieraj, zobaczymy. Klikaj, okej. Bardzo duża i otwieramy. Wow! 9 barbarzyńców, okej. Okej, i to wszystko? Możesz teraz rozwinąć swój oddział. Klikaj oddział. Pyk. Okej. Klikasz na barbarzyńca i do góry. I masz go na poziomie drugim. Bomba. Musisz zebrać 9 barbarzyńców, znaczy 10, żeby mieć na poziom drugi i tak dalej, widzisz? Widzę. Z każdą gwiazdką coraz dalej. I co teraz? No wyjdź, pokazuję ci rączka. Odbierz nagrody. Okej. I masz nową postać, Colta. O proszę, z Coltem się znamy i lubimy. A jak? Z jakiej on gry? Z Brawl Stars. A nie z Clash Royale? Weź mi nie mieszaj w głowie, bo już pomyślałam, że popełniłam błąd. Lecimy dalej z kolejną gierką. Teraz ci pójdzie lepiej. Dolina Pogromcy i Gobliny Szabrowniki. Super, tutaj od razu pikuj Colta. Dlaczego? Za chwileczkę ci wytłumaczę. Znaczy pikuj? Wybieraj. Masz Colta na dole. Jedna gwiazdka, super. Od razu lecisz w skrzynkę. Rozwal tą skrzynię. Czemu ta skrzynka wygląda inaczej niż... Jak drop z Fortnite'a, nie? No. Bo to jest inna skrzynka. Okej, lecisz teraz na dół. Kolejny kolcik, super. Już masz dwa Colty. Co teraz? No, bij goblina na przykład. Leć za nim, leć za goblinem. I się zatrzymuj i one strzelają. Czekaj. No i stań w miejscu. Oni mnie otoczyli. Oni ci nie atakują! Ty masz ich atakować! I z nich gold wypada! Justyna! Dobra, bierz skrzynkę. Zrobi ci się kolejna ewolucja, tak jest. Kolejny gold, super. No i lecisz. Dobra, tu pokonałaś, zarąbiście. Tego goblina. Gdzie są te gobliny? Tu stań na środku, po prostu i trzymaj atak tylko. Raczej turbo i wtedy on szybciej atakuje. Dobra. Pokonany. Okej, weź kolejnego Colta. Robimy drużynę Coltów. O, zobacz, widzisz jak teraz puszują? Dawaj. Wow, jak dużo! No mówię, bo to są szabrownicy. Oni kradną golda i z nich super leci. Więc warto pikować tutaj jednostki na dystans, bo wtedy te gobliny nie mają szansy ci uciec. Dobra, no i tu trzymaj. Atak. Dobrze. Trzymam. No to goń. Oni muszą być w twojej czerwonej strefie. Ta strefa czerwona to jest pole, które pokazuje, jak daleko strzelasz. O, patrz, tego wielkiego pokonałam. No, dawaj do góry, po skrzynkę iść. Po skrzynkę idź. Dobra. Po skrzynkę. Dobra, weź sobie barbarzyńce. A jak? I do góry. Po kolejną skrzynię. Turbo, misiek. Nie stoimy w miejscu. Te postacie potrafią biegać. Dobrze. Turbo, trzymaj, aż się skończy bieganie. Okej, kolejny. Colt. I mamy fuzję, mamy dwa Colty na fuzji. Zobacz, co się będzie działo teraz z goblinem. Pa, od razu pada. Bomba, leży. Ale ekipę zbombowałam. Tu, dawaj go, Igo, podjeżdżaj. Bombę masz. Złap za bombę i rzuć, chłopa. Dobra, kozak. Pierwsza bomba i trafiłaś nawet, dobra. Atak, trzymaj. Dobra. Czy ja żyję? Tak, jesteś. Uciekaj, do przodu, do lewej. Tego ach. Dobra, atak, przycisnę, po prostu naciśnij atak. Bijesz typa, dobra. Załatwiony, dawaj go. Tego medyka mu, no. Ostatni strzał i spuść chodzenie. Dobrze, porobiony. I skrzynia za darmo. Jak masz w swoim obrębie przeciwnika, to puszczasz chodzenie. Mogłaś wziąć barbarzyńca, byś miała wtedy tańsze skrzynki, nie? Ale dobra, golda jest tyle, że ho, wow. Starczy dla wszystkich. Dobra, chłop jest na dół. No, atak, dobrze. Atakuje. Dobra. I daj na Majka mu, zbij. Dobrze, załatwiony kolejny. Dajesz sobie też leczenie, więc kozak. Trzymaj atak tu, na tych goblinach. Tu będzie dużo golda. Co tu się dzieje? Dobra, masz 100 gemów jak coś. Dawaj, chłopa, no tu. Wow! Dobra, gonisz go. Do góry. Tylko weź jeszcze skrzynię po drodze. Okej. Okay. Kurde! Grega spikowałaś. Lewo, tu jest chłop. I pójdź schodzenie i atak. Dobrze. Do góry, El Primo mu został. No, atak. Wziął kolejną skrzynię i mu się pojawiła kolejna jednostka. Na dół. Na, tam ci uciekł. Tu. Tchala. Nie mogę przejść. No, atak. Atak. Jeszcze. Leczenie sobie daj, dobrze? Lej go! Lewo, uciek ci, w prawo, on ci ucieka. Kiwa się z tobą. Dawaj go. No i... Nie udało ci się go pokonać, ale i tak będziesz pierwsza.
Dobrze. To i dlaczego? Co dlaczego? Klejnoty zbierasz, klejnoty... To kto ma najwięcej klejnotów, ten tak, wygrywa. Tak. A ty co myślałaś, że ludzi zabijesz? No. Ale jak pokonasz jakąś drużynę, to z niego wszystkie klejnoty wypadają i zabierasz to. Aha! No! Na tym to polega wszystko! Justyna, to jest spoko giera, tylko trzeba się wczuć. Ty na razie jeszcze nie ogarniasz. Dobra, nie ogarniam, a cały czas wygrywam jakoś. Misiek, super, jesteś najlepsza w tą gierkę. Ale zrozum, jak gonisz chłopa, dogonisz go, on jest w twoim okręgu, to puszczasz lewy palec, czyli chodzenie i trzymasz tylko ten turbo i wtedy atakujesz mu jednostki. Musisz jeszcze to wyczuć sobie. Dobra. Dobra, otwieraj, bo teraz będzie postać. Uwaga! Wow! Jest postać! Medyk! Medyk! No co? Wygląda mało agresywnie. No ale on leczy, oddział. Powolutku, ale leczy! Co dalej? No księga. Księga? Tak, księga. I tutaj masz zadania, robisz sobie, patrz. Zagraliśmy pinaty, zagraliśmy gobliny. Proszę bardzo, cyk, 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 cyk. Odbierasz wszystkie nagrody. I dzięki temu na przykład odblokowuję sobie monety. 6 tysięcy monet. I masz niedługo małego goblina. Dobra. A jest tu jakiś sklep? Jeszcze sklepu nie odblokowałaś, widzisz? Trzeba chwilkę pograć jeszcze. Okej. Okay. Ona od razu do sklepu chce iść. Pięknie. 5 minutes later. Dostałam goblinka! Odpalaj goblina. Nowa postać. Wow! Daje monety 5. Za każdym razem jak wybierzesz goblina, to wysypuje on monety. Okay. Zarąbisty jest. Gramy. Czekaj, bo jeszcze masz wyzwania świeżaka do odebrania. Wyzwania świeżaka? No, wyzwania borowika JJ-ki. Ej, ja nie jestem... Kręcę te szlaki i do tego podwójne kłopoty. Dobra, teraz mnie słuchaj. Tutaj za każdym razem jak podnosisz skrzynkę, wypadają dwie jednostki. Można szybko ewoluować, tylko się skup, proszę, moja droga. Klikaj na ekran już. I tak, goblin, goblin, goblin. I masz, od razu monety wysypał. Leć po skrzynie, do skrzynki od razu. Do skrzynki, za 5. Do skrzynki za 5 od razu leć, tak jest. I bierz teraz medyka. I do kolejnej skrzynki. Albo nie, w gobliny, bo nie masz na razie golda. Chodźcie gobliny tutaj. Medyk cię będzie leczył, a ty będziesz jeszcze obijać te jednostki, więc zarąbiście. Dobra, okay. I do skrzynki po prawej. Dobra, kozak. Barbarzyńca. Masz go na dwójeczce, tak. Dawaj tego chłopa od razu. Piccolo. Bierzesz Piccolo, tak jest. No, 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 szał. Goń go, goń go. A tak. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Jest twój już ten. Dobra, ostatni mu został. Po prawej, ucieka mu El Primo. Dawaj, goń go. Powiedzmy skrzynkę i. Dobra, kupił kolejną postać, najgorzej. Dobra. Tak, kupił gobliny. Goń, 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 został mu jeden goblinek. Jazda z nim do końca. Znowu kupił postać. Dobra, załatwiony, let's go. Okej, okay. Cold, 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 cold. Dobra, i wiesz co, szał daj. Daj szał i atakuj. I rozwal te bowlery. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jest pięknie, kolejny załatwiony, zarąbiście. Idź po skrzynkę sobie teraz. Masz darmową skrzynię za to, że go pokonałaś. Super, cold, cold. No i dobra. No idzie, idę. No, przez świat, nie? Daj tu w chłopa, tego, na Hograiderze. Albo dobra, pokonaj sobie golema. Golema sobie pokonaj. Bo on ma hoga, nie dogonisz go. A z golema ci poleci dużo. Super. Super, dobra. Bierz to wszystko. I skrzynia? Jeszcze nie ma skrzyni. Okej? Okay. I goblin, goblin. Palę się wysypie teraz, patrz. Wow! Dobra. Easy money. I teraz na lewo masz drzewa, zrzuć na to bombę. Teraz ładnie zrzuć, dobra. Super. I patrz, co wypada z drzew. Kolejny gold i gemy. Super. Chłopa. Dawaj w chłopa wjeżdżamy. A co? Na miękko. A tak. Dobrze, leży. Leży. Goń go. Dobrze. Dobrze. Super. Jeszcze jeden, nie, dwa golemy mu zostały, te gobliny. I... No jest, ostatni wziął jeszcze jakąś postać, ale... Tak, barbarzyńcu wziął, dawaj go. Do końca, jedziesz już ten z nim. On się z tą kiwa, do góry, został mu jeden. Atak. Ale ma silnego tego barbarzyńca, idzie po skrzynkę, nie doszedł, let's go! Teraz tego na dole, gobliny. Push. Bierz tą skrzynię z darmo, dobra. Barbarzyńca, dawaj. Kurde! Może być El Primo, nieważne. Dawaj, atak, leży. Wziął El Primo. Jesteś pierwsza, jesteś królową tej mapy. Dawaj, 25 sekund, jesteś druga. Jesteś pierwsza. Let's go. Dobra, i teraz. Atak. Dobra, leży. Teraz, atak. Tu. Pa, poszedł w krzaki. Atak. Będzie porobiony czy nie? Ach! Dwóch mu zostało. Nie jest łatwo, nie? Kogoś pokonać. Jest ciężko go dogonić. Jeszcze jak moby chodzą w drogę, no to faktycznie jest ciężko. Patrz. Jednym klejnocikiem przegrałeś z Diogo. Dobra, ale i tak dobrze ci poszło. To był najlepszy mecz JJ-ki. Passa utrzymana. Otwieramy skrzyneczkę. Coś czuję, że postać poleci. Dawaj. I uwaga! Rzadka bonus. Epicka z postacią. Wow! Król! Król. Baby i słuchaj, król. Twoje jednostki walczące w zwarciu atakują szybciej. Czyli jak weźmiesz drużynę barbarzyńców i będziesz miała króla barbarzyńców, szybciej biją. Cały czas. Okej. Okay. Czyli jest takim jakby boosterem. Dobra, zobaczmy jeszcze zadania, podblokowywujmy. Księga. Cyk, 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 cyk,
Cyk. Kurczę, dużo tych questów masz. No. Jeszcze kolejna nagroda. O proszę, bilety do skrzyni. Musisz mieć kupione bilety do skrzyni, aby zagrać mecz z nagrodami. Jeżeli nie masz kupionych biletów, no to niestety meczu nie zagrasz. Sklep! Jest sklep odblokowany, mamy to! Właśnie zapomniałem ci powiedzieć, tutaj są oferty za darmo! Zobacz, co się dzieje. Mega jednostka, kurczak, gold. Kolejny kurczak i kurczak z czarnym pasem, skin. Co? Darmowa nagroda gratis, czy to widzisz, co się dzieje? Kupujemy wszystko, pierw kod Farel. Pamiętajcie, widzowie, zanim coś kupicie, używajcie kodu Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. Odblokowywuj, wszystko jest twoje. Za darmo mega wkurzony kurczak. Smoczy kurczak, tak. Faktycznie. On jest mega jednostką. On się aktywuje wtedy, na przykład jak już masz jedną jednostkę, ktoś cię dobija, nabiegasz na skrzynkę i on się może pojawić w skrzynce. Puszcza złote turbobuty. I one się prawie, że nie kończą, cały czas są szybkie. Za darmo 20 000 monet. Za darmo. Ile kurczaków? Jeden kurczak. Jeden? Tutaj 20 kurczaków. Tutaj 20 chickenów. Okej. Okay. I masz skin do kurczaka, czarny pas. Kocham. Zarąbiście, no okej. Okay. I oferta specjalna. Młotek możesz za darmo. 50 młotków. Nie, tu trzeba zapłacić za goblina, moja droga. Tu już trzeba zapłacić, ale jak połączysz się z Supercell ID, zróbmy to. To otrzymasz super królową łuczniczek. Z jakiej gry ona jest, no? Z Clash Royale. Z Clash Royale? A nie przypadkiem z Clash of Clans? Nie. Nie? A dobra, niech ci będzie. Oddziały i uwaga, ona działa w ten... Mamy jeszcze tutaj mega jednostkę, więc zarąbiście. A królowa łuczniczek działa w ten sposób, że twoje jednostki dystansowe atakują szybciej. Okej. Okay. Do kurczaka ubierz sobie oczywiście kurczaka z czarnym pasem. Możesz go jeszcze rozwinąć. Zobacz, rozwinięty. Na drugi poziom. Jeszcze raz, jeszcze. I na trzeci, będziesz miała kurczaka na trzecim. Ale wiksa, super kurczak. I zobacz, możesz tu sobie odblokować się kurczaka. 8000 golda. Rzadką skrzynię i uwaga, czy coś z niej wypadnie? Postać. Nie, Merek. Bilety i kolejna postać. Wiedźma, z jakiej gry? Z Clash Royale. Dobrze, zwykła skrzynka, co tu się dzieje? Ile tego masz? Na nowym koncie, goblin razy 5 i przedmioty. Torba bitewna. Super. No to pozostało nam tylko na koniec zagrać wspólny mecz. Gotowa? Gotowa. Oto ja klikam, ty też graj i jedziemy. Wspólny meczyk. O, z bonusem, zarąbiście! Złote buty i przeciążenie zaklęć. Od razu będzie dużo zaklęć i będą złote buty, więc podnoś wszystko, co się da i wszystkie zaklęcia wyrzucaj od razu, żeby robić misję. Rozumiesz? Tak. To dawaj, klikaj na ekran. Co mam wziąć? Co chcesz? Jednostki, które atakują, bierz. Jak widzisz bombę, to od razu bombę sobie zrzucaj na drzewa, żeby podnosić. Albo na grządki po prawej masz, nie? Na przykład grządkę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj, idę do ciebie. Drzewo otwieram. Ja tu podnoszę golda golemami. Kurczę. Jezu, nie ogarniam tego złotego buta. Cały czas trzymasz, trzymać palec prawy na przycisku, wtedy biegasz szybko. A tutaj nie muszę, tak? No musisz złote buty podnosić, aż ci się skończy efekt złotego buta, wtedy podnosisz kolejnego. Znaczy zawsze przebiega przez złotego buta, wtedy ci się nie będzie kończył w ogóle. Czekaj, tu jest jakaś skrzynka, otwieram ją. Otwieraj. Kurczaka biorę. Kurczak daje szybkie bieganie, nie ma sensu go tutaj brać. Nie? Masz złote buty, nie ma sensu, zapomniałem ci powiedzieć. To ja, dziewczynka. Zostaw mnie. To ja, nie będę ci bił. Jakie masz jednostki? Kolta, kurczaka, Grega. Dawaj do góry tego chłopa, zbijemy, chodź. Gdzie on jest? U góry. To? Ultimate Nix? Ultimate Nix, zwolniłem go czy nie? Czekaj, mam drugiego tutaj jakiegoś. Tak, widzę, biorę jednostkę kolejną, czekaj, medyka wezmę. Dajemy go. Okej, okay, cofnij się. Face bug. Lightning, nie dostał lightningiem, najgorzej. Gdzie jesteś? Dobra, bije go, bije go. Szelkę mu zbiję. Bijesz go już teraz? Tak, coś zabiło. Pokonałem go, dobra. Gonisz go tamtego? Tak, o, to lecę za nim. Widzę go. Ale ty? Ja nie mam za mało życia. Chyba. Facebug, dostaję. Gdzie jesteś? Jestem na środku, chyba na środku, tak mi się wydaje. O, czekaj. Szukam cię, dobra, bijesz go? Tak, biję go. Załatwiłaś go, pięknie! Tak. Bierz skrzynkę. I medyka jak masz. Nie masz medyka? Nie wiem. Justyna nic nie wie. Dobra, chodź na środek, bijemy kogoś. Ja biorę skrzynię, poczekaj, to ja, odejdź ode mnie. Nie chcę cię bić, ale weszłeś mi pod... Ej! Uważaj, bo tu jednostki są już mocniejsze trochę. Smoczy kurczak! Masz go? Tak!
Kozak! Uwaga, gdzie on jest, gdzie on jest? Tu nie chcę cię pokonać. Dostał! Bomba leci jeszcze w niego! Pokonany będzie! Gonię go, gonię go, gonię go. Dobijam, 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 leczenie. Lightning! Jezu, gdzie jestem? Lightning! Dobra, 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 porobiony? Nie! Został mu jeden! Leży! Super! Ty jesteś gdzie? Na środku? Tak, tak, tak. Dobra, dawaj ich. Dobra, nice. Ale dymy. Strasznie jest to stresujące. Ja zamarłam na chwilę. Słuchaj, ilu pokonałaś? Ty jesteś pierwsza, jednego. Czwarta. Ja dwóch, ty jednego. Otwieram skrzynię. U mnie 8 dynamajków, u ciebie? Uwaga! Nic, zwykła, bez efektu. 4 gregi. Mam nadzieję, że szkoła Farela w Squad Busters wam też pomogła. 5000 łapek i będę w kolejnym odcinku. Więc klikajcie, a my widzimy się w następnym filmie. Pa, pa! Cześć.